Sprawni nagranie naszego dzisiejszego spotkania, a może na wszelki wypadek się zmniejsza, co? O, dobra. No więc jakby troszeczkę nowy temat na podstawie seminarium zorganizowanego przez Komitet Olimpiady. Pan Łukasz Bożyk, bardzo dobry dydaktyk i prowadzi te seminaria doskonale. No i zasadniczy temat to jest zliczanie różnych możliwości i na ile sposobów można coś zestawić ze sobą, ale też będziemy się zajmować pytaniem, czy też będziemy starali się znaleźć różne sposoby obliczania tego, na ile sposobów. No i takie standardowe pierwsze zadanie to jest takie, że mamy cztery kolory, raz, dwa, trzy, cztery, czerwony, zielony, niebieski i biały. I ile jest możliwości ułożenia dwóch kolorowych flag z tych dwóch poziomych pasków. No i tu na tą pierwszą pozycję można wybrać jedną z czterech kolorów, jeden z czterech kolorów, no i na drugą, skoro już tu wybraliśmy jeden, a flagi mają być różne do tego, który wybraliśmy, tutaj już tu nie można, więc będą i trzy kolory. No więc 4 razy 3, 12. No i proszę zwrócić uwagę, że tu trochę trzeba uważać, dlatego że różne konfiguracje liczymy oddzielnie, tak? To znaczy taka zielona, czerwona flaga i czerwono-zielona flaga to są różne flagi, prawda? No natomiast gdybyśmy chcieli się zapytać, na ile sposobów można wybrać dwa kolory spośród czterech, a no to już byłoby troszeczkę inny problem, dlatego że wtedy oczywiście tu są wypisane wszystkie możliwe flagi. Czerwono-zielona, czerwono-niebieska, czerwono-biała, zielono-czerwona. No ale zielono-czerwona flaga i czerwono-zielona flaga to są różne flagi. Ale jeżeli wybieramy dwa z ustalonych kolorów, to ta para kolorów czerwony-zielony to jest ta sama para, co zielony-czerwony. Dlatego tak jak tutaj było 12 możliwości, tak tu jest tylko połowa z nich. No bo pary o tych samych, nie liczy się jakby, który kolor wybierzemy jako pierwszy do tej pary. Mamy wybrać dwa kolory po prostu, tak? Więc tych tutaj flag jest jakby dwa razy więcej niż par kolorów. Bo teraz taka para i taka para to jest to samo. No więc to będzie 4 razy 3 podzielić przez 2, czyli 6. No i pytanie, na ile można wybrać dwa z ustalonych N obiektów. To jest tutaj ten rysunek. No i to wyglądało w ten sposób na samym początku, że tych obiektów było rzeczywiście tutaj N. Tak, no i wybraliśmy najpierw ten. A potem ten. No jak wybieraliśmy drugi obiekt, to wybieraliśmy z n-1 obiektów. Za pierwszym razem wybieraliśmy z n, więc tych możliwości jest n razy n-1. No ale znowu interesuje nas para obiektów. Nie jest dla nas ważne, który z nich wylosujemy, czy wybierzemy jako pierwszy, a który jako drugi. W związku z tym takie dwie pary są równoważne, dlatego tutaj dzielimy przez dwa. No ale gdybyśmy chcieli wybrać trzy z takich n obiektów, no to dobrze, no na pierwszym miejscu wybralibyśmy n obiektów, jeden z n, na drugim jeden z n-1, na trzecim z jeden z n-2, no ale wszystkie takie, nazwijmy te obiekty A, B i C, dowolnej kolejności, które żeśmy wybrali, no to nie jest istotne, czy wybraliśmy najpierw A, czy najpierw B, czy najpierw C i w jakiej kolejności. Wszystkie te sześć porządków, w jakich wybieraliśmy te obiekty, są równoważne, więc tu byłoby n razy n-1 razy n-2 podzielić przez 6.
No a gdybyśmy wybierali cztery obiekty z n, no to byłoby n razy n minus 1 razy n minus 2 razy n minus 3. No i przez 24. Dlaczego przez 24? No bo jak można policzyć, że jest 6 takich różnych porządków? No na pierwszym miejscu może stanąć jeden z tych trzech obiektów. Na drugim więc są trzy możliwości, A, B lub C. Na drugim miejscu jeden obiekt już żeśmy postawili, to może stanąć jeden z dwóch jeszcze obiektów. No i na trzecim miejscu to już ten, który nam został. Czyli różnych możliwości, różnych takich porządków jest 3 razy 2 razy 1, czyli 6. A gdyby były 4 różne możliwości uporządkowania czterech takich obiektów, no to byłoby nie 3 razy 2 razy 1, tylko 4 razy 3 razy 2 razy 1, bo na pierwszym miejscu mógł stanąć jeden z czterech obiektów, na drugim jeden z trzech, na trzecim jeden z dwóch, no i na końcu już ten ostatni. No więc stąd te 24 w przypadku tego wzoru, a generalna uwaga jest taka, że taki iloczyn od 1 do n nazywa się, ma swoją nazwę w matematyce, nazywa się n silnia i oznacza się go przez wykrzyknik. Jest to 24 tutaj w mianowniku, to jest 4 silnia. No i teraz jest pytanie, ile jest możliwych trójkolorowych flag złożonych z trzech poziomych pasów, jeśli do wyboru mamy materiały w czterech kolorach. No okej, tak jak poprzednio tutaj, mówimy tak, na pierwszym miejscu możemy wybrać materiał jeden z czterech kolorów, na drugim miejscu jeden z trzech, na trzecim jeden z dwóch, razem 24. No ale można też postąpić podobnie jak tutaj postępowaliśmy, wracając do tego, no możemy powiedzieć, że tak, inaczej podejść do tego, że możemy tutaj wybrać jeden z czterech kolorów i tutaj powiedzmy, że drugi z czterech. No tylko, że potem powstaną flagi jednobarwne i tych jednobarwnych flag będzie cztery dokładnie, tak? Jednobarwna flaga czerwona, jednobarwna flaga zielona, jednobarwna flaga niebieska, jednobarwna flaga biała. No w związku wszystkich tych możliwości będzie 4 razy 4, bo na pierwszy pas wybieramy z czterech kolorów, na drugi też z czterech kolorów, no ale trzeba odjąć flagi jednobarwne, 4 razy 4 minus 4, to jest 12. No i tutaj też możemy zrobić to w ten sposób, że no tak, wszystkich możliwych flag złożonych z trzech pasów, jeżeli mamy do wyboru cztery kolory, to jest 4 razy 4 razy 4, no bo na każdy pas możemy wybrać jeden z czterech kolorów. No i trzeba odjąć flagę, która składa się z jednobarwną i takich flag jest 4, bo są cztery różne kolory. No i jeszcze trzeba odjąć flagi, z których dwa pasy mają te same kolory. No i tutaj, jeżeli te dwa pasy w tym samym kolorze mają być czerwone, no to ja wypisałem tutaj te wszystkie flagi, jest ich 9. Jest oczywiste, że rolę czerwonego koloru może grać każdy z pozostałych trzech, czyli w sumie jest takich możliwych flag złożonych z dwóch pasów w tym samym kolorze 36. Jak to się odejmie, to otrzymamy 24, tak jak poprzednią metodą. No i to jest często bardzo istotne, żeby potrafić policzyć coś więcej niż jedną metodą i na przykład zweryfikować, że wynik jest, że rozumiemy to wszystko prawidłowo i że wynik jest identyczny. No i teraz inny przykład. Pytanie, w turnieju bierze udział n osób, przy czym każda z nich rozgrywa z każdą inną dokładnie jeden mecz. Ile meczów jest rozegranych w turnieju? Tu jest tablica turniejowa dla pięciu zawodników. No i wiadomo, że zawodnicy nie grają ze sobą. W związku z tym trzeba wykluczyć te pola. No i pozostanie ich tutaj 10. No, jak można dojść do tego, że to jest 10? Można na przykład w ten sposób, że wybieramy pierwszego zawodnika na 5 sposobów, bo ich jest 5. No, drugiego na 4, bo zawodnicy nie grają ze sobą. No i jeszcze bierzemy pod uwagę to, że liczymy podwójnie, dlatego że to są
każdy rozgrywa tylko jeden mecz, no i mecz zawodnika A z zawodnikiem C to jest to samo, co mecz zawodnika C z zawodnikiem A. W związku z tym trzeba podzielić tą liczbę przez 2, no i rzeczywiście tu jest 10 pól, w które można wpisać wyniki, ale można też spojrzeć na to inaczej. Można powiedzieć tak, no interesuje nas liczba pól w tym kwadracie, to jest 5 do kwadratu 25. Trzeba odjąć od tego te pola znajdujące się na przekątnej, bo one dotyczą spotkań, których nie ma, zawodników z samymi sobą. No i potem widać, że interesuje tylko połowa w ten sposób otrzymanej liczby, dlatego że nie chcemy liczyć meczów dwukrotnie. No i 5 razy 5 minus 5 przez 2 to też jest 10 i to potwierdza, że rozumowanie jest prawidłowe, a w przypadku n na n tak samo możemy wziąć n kwadrat pól w takiej tabeli opisującej mecze n zawodników z n zawodnikami, odjąć od tego liczbę pól na przekątnej, bo te mecze nie są rozgrywane i n jest takich pól i podzielić przez 2, żeby nie liczyć meczy dwukrotnie. No i otrzymujemy n razy n minus 1 przez 2. No, inne pytanie z tego gatunku to jest o ilość przekątnych wielokąta wypukłego. Tu mamy taki przykład. No i każdy wierzchołek tego wielokąta można połączyć z pozostałymi poza tymi sąsiednimi. Więc możemy wybrać n wierzchołków wielokąta i każdy połączyć z n minus 3 wierzchołkami, no przy czym liczyć będziemy każdą przekątną dwukrotnie, bo przekątna AE to jest to samo, co przekątna EA i dlatego trzeba to podzielić przez 2. No ale można też policzyć to inaczej. Można powiedzieć, że każdy wierzchołek łączymy z wszystkimi możliwymi wierzchołkami, ich jest n minus 1, tak? Czyli mamy n wierzchołków do wyboru, od których chcemy zacząć i każdy z nich łączymy z n minus 1 wierzchołkami. No, tyle tylko, że znowu musimy podzielić przez 2, bo połączenia A z B, A z I i A z E łączymy dwukrotnie. No i trzeba odjąć, jeśli interesują nas przekątne, to trzeba odjąć boki. Trzeba odjąć boki i tych boków jest n. No, w związku z tym po sprowadzeniu do wspólnego mianownika otrzymujemy ten sam wynik. No dobrze, i na końcu jeszcze o liczeniu prostokątów. Pytanie, mamy tutaj kwadrat 4x4 i jest pytanie, ile prostokątów jest na tym rysunku. No i jakoś, żeby to systematycznie policzyć, to trzeba zakodować, to po prostu zauważyć, że każdy taki prostokąt można zakodować przez parę prostych, będących tymi równoległymi bokami, czy definiujących równoległe boki prostokąta i drugą parę prostych prostopadłych do tych poprzednich i równoległych do siebie, które definiują pozostałe dwa boki prostokąta. No, przy czym to, czy najpierw weźmiemy prostą czerwoną, a potem niebieską, czy najpierw niebieską, a potem czerwoną, nie odgrywa żadnej roli, tak? No więc ile jest takich możliwości, na ile sposobów można rozmieścić taką parę prostych? No, na tyle sposobów, na ile można wybrać dwa elementy z pięciu, bo tu jest pięć możliwych jakby takich miejsc, w których te proste można rozmieścić. Przy czym utożsamiamy, niezależnie od kolejności, w jakich te proste wybierzemy, tak? Którą z nich wybierzemy jako pierwszą, a którą z nich jako, czy czerwoną postawimy tu, a niebieską tu, czy niebieską postawimy tu, a czerwoną tu. No więc to jest 5 razy 4 przez 2, czyli 10. 10 jest możliwości, jeśli chodzi o pary pionowe, 10 jeśli chodzi o pary poziome, razem jest tych możliwości 100. W przypadku kwadratu n na n to mamy taką sytuację. No i teraz jest pytanie, ile kwadratów, a co będzie, jeśli będą tutaj, jeśli interesują nas tylko kwadraty? No będzie ich mniej na pewno, bo każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Dlatego będziemy
tu mamy znacznie bardziej restrykcyjny warunek, a więc jakby no mniej tych prostokątów spełnia ten warunek, prawda? I że jest kwadratami. No ale jak to można zrobić? No gołym okiem widać, że kwadratów 1 na 1 jest 16, no ale możemy też zobaczyć, ile jest kwadratów 2 na 2 i można to zrobić, zastanawiając się, na ile sposobów można je tak umieścić, można umieścić ich prawy górny róg. No więc liczymy. Raz, dwa, trzy i w następnym rzędzie raz, dwa, trzy i w trzecim rzędzie raz, dwa, trzy. No i to wszystko, co jest możliwe. No więc 3 razy 3, 3 rzędy po 3 możliwości, 9, tak? A kwadraty 4 na 4, przepraszam, 3 na 3, jest ich mniej. No tu są 2, raz 2, no i tak można jeszcze znaleźć tutaj kwadrat 3, 4, tak? 2 na 2, jakby dwie możliwości po 2, po dwie opcje, tak? Dwie możliwości ustawienia w pionie tego prawego górnego rogu, tu albo tu, no i wtedy każdy z nich na tym poziomie, tak można powiedzieć, albo na tym poziomie, bo to się będzie potem przesuwało w lewo, dla każdego z tych dwóch poziomów są dwie możliwości, czyli razem 2 razy 2, czyli 4, no i jeszcze jeden kwadrat 4 na 4, pełen, jest tylko jeden taki kwadrat, no więc mamy, jak widać, 16, czyli 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli razem 30. No i dalej rozwiązanie w przypadku 5 na 5 i n na n to jest już wam znane, a od tego zadania zaczniemy następne spotkanie.